Kampania wyborcza do jesiennych wyborów samorządowych nabiera tempa. Niektórzy kandydaci z powiatu ostrockiego zwiększają swoje szanse, posiłkując się wsparciem znanych polityków. Tak na przykład było w przypadku burmistrza Ostródy, który starając się o reelekcję, mógł liczyć na ciepłe słowa od premiera Morawieckiego. Dziękuję też bardzo panu burmistrzowi Czesławowi Najmowiczowi, burmistrzowi Ostródy. Dzisiaj miałem możliwość z nim porozmawiać, bo widzę tutaj, w tym domu, w domu Polonii, w Ostródzie, jak pięknie dba pan burmistrz o Polaków, ale też o integrację, o to, żeby mieszkańcy interesowali się Polakami na całym świecie. To jest wspaniałe dzieło i wiem, że taki społecznik, jakim jest pan burmistrz, może liczyć na wsparcie naszego rządu w tych dziełach właśnie związanych z Polonią i we wszystkich dziełach społecznych, bo potrzebujemy dobrych gospodarzy. Podobne wsparcie jednak od drugiej strony sceny politycznej otrzymał Stanisław Gorczyca. Były senator w nadchodzących wyborach startuje do sejmiku województwa. Jego kandydaturę promował były minister obrony Bogdan Klich. Stanisław Gorczyca jest człowiekiem uczciwym, jest człowiekiem prawym i jest dobrym gospodarzem. Gospodarzem na każdym chyba odcinku, na którym Pan Bóg oraz wyborcy go postawili. Bo jak miałem okazję spotkać Staszka ponownie w Senacie, to też widziałem, jak sprawy lokalne i sprawy regionalne są ważne w jego pracy senatorskiej. W związku z tym nie przesadzam na pewno, mówiąc o tym, że uważam go za dobrego gospodarza i człowieka, który zasługuje na to, żeby uzyskać zaufanie, ponowne zaufanie ze strony wyborców. Kampania wyborcza tak naprawdę dopiero się zaczyna, więc możemy być pewni, że kolejni lokalni działacze samorządowi też będą się posiłkować znajomościami ze swoimi bardziej znanymi kolegami. Na to, na ile poparcie znanych polityków wpłynie na decyzje wyborców, dowiemy się oczywiście po wyborach.